Rodzicom od wszystkich dzieci. Kto mi tuż przed snem nucił bajki baj baj i kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj. To wybaczał mi każdą złość, każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy w domu najmniejszy kąt. Co wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak maj i mama wśród bzu. Cudownych rodziców mam, cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. Mam cudownych rodziców, bo przyjaciółmi moimi są. Drogach mych będą wciąż za mną biec i strzec w myśli ich, jak motyl zastygł czas pod fotografii szkłem. Patrzę na nie nieraz i jedno wiem, cudownych rodziców mam, cudownych. Papi, tu jest.
Uwaga. Jeszcze za chwilę. Co? Słuchajcie, kochane dzieci, przedtem myśmy was cały czas słuchali, a teraz wy mnie troszeczkę posłuchajcie. Chcę wam serdecznie podziękować w imieniu wszystkich rodziców i moim własnym za ślicznie przygotowany program. Pięknie śpiewałyście, pięknie tańczyłyście i będziecie w roku przyszłym, chodząc już do szkoły podstawowej, na pewno jeszcze ładniej i mówić, i śpiewać, i tańczyć. Chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor, wszystkim nauczycielkom za przygotowanie was do dzisiejszego występu, a szczególnie Kulfonowi, brawa dla Kulfona, i Moniszce. Te panie ciężko z wami pracowały i te panie was pięknie przygotowały. My również od siebie mamy dla was skromne prezenty. Za chwilę my wam wręczymy, ale chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim mamom i tatusiom, którzy są obecni na dzisiejszej uroczystości, za to, że macie takie kochane i wspaniałe dzieci, które opuszczają to przedszkole. Słuchajcie, to nieprawda, że wy nie będziecie mogli do przedszkola przyjść. Będziecie chodzić do szkoły i będziecie mogli przyjść się pobawić z zabawkami. Każda pani wam pozwoli wejść do sali waszej, gdzie były wasze lalki, gdzie były wasze samochody i inne zabawki, żeby się pobawić. Naprawdę będziecie mogły przyjść do tego przedszkola, gdzie przez tyle lat chodziłyście. A ja wam serdecznie, rodzice, powtarzam jeszcze raz, gratuluję takich kochanych i wspaniałych dzieci i dziękuję wam, żeście te dzieci posyłali do tego przedszkola, bo to przedszkole jest naprawdę dobre. Serdecznie dziękuję paniom, te, które was żywiły przez ten okres czasu. Trenowały, tak, że musiałyście jeść, czasami kaszę, że musiałyście czasami jeść i kanapki, ale te panie was bardzo kochają i dlatego was tak dobrze karmiły. Wszystkiego najlepszego. Życzę wam samych szóstek w szkole podstawowej i pani Jadzi, która jest obecna, będzie miała was dużo w swojej klasie. Takich właśnie dzieci gratuluję. Dziękuję wam za wszystko i prezenty zaraz wam wręczymy też od Urzędu Gminy. Dużo, dużo zdrowia wam życzę i buźka dla każdego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. A teraz prosimy rodziców grupy czwartej. No grupy zero. Nie ma? Wyszli. Zmyli się. Zastanawiają się. Nie. Wszyscy. Nie wszyscy. Pani Skałowa miała tutaj z nami być. Ja w imieniu wszystkich rodziców i wszystkich dzieci chciałabym podziękować bardzo serdecznie za trud wkładany w wychowywanie naszych dzieci. Za wszelkie atrakcje, które były tutaj organizowane, z których dzieci naprawdę były zawsze zadowolone i za opiekę. Zawsze byliśmy pewni, że dzieci, jeśli są tutaj, to są bezpieczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo miło. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla pań. Dla pań kochanych, wychowawczyń również chcieliśmy bardzo gorąco podziękować, że dzieci zawsze się tu czuły tak jak w domu. Bezpieczne, wesołe wracały.
i naprawdę zadowolone zawsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również, bardzo nam miło. I na kolanko. Proszę o jeszcze coś z tego, no myśleć. Dziękuję bardzo. Można rzucać? Dziękujemy wszystkim. Panią Anię. Możemy prosić panią Anię? To jest naprawdę wielka pomoc. Mamy kona, popierała, pielęgnowała i tak dalej. Pani Ani, chcieliśmy podziękować za to, że nasze dzieci wychowywała i opiekowała się nimi od takiego maleńkiego. To jest bardzo wielki trud, ponieważ dzieci są małe, nieraz może popłakały i było z nimi ciężko, ale zawsze pani Ania je utuliła i przytuliła do siebie. Tak, taka prawda. Pani Mirka. Pani z panią Mirkę byśmy prosili. To są szczególne wyróżnienia. Za to, że tak dużo naliczyła. Może być. Dla pani Mirki za to dziękujemy, że zawsze robiła obfite zaopatrzenie, żeby dzieci zawsze były syte i zadowolone. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Panią Józię jeszcze prosimy. Dobra, pani Józi, tu. Pani Józefie, dziękujemy również za to, że dbała o czystość, aby zawsze wszystko lśniło i pachniało w przedszkolu. Pani Elę prosimy, panią Elę. Bardzo pomagała i na uśmiercie, pilnowała dzieci, w ogóle. Pani Eli, dziękujemy bardzo za to, że zawsze była opieką wielką i pomocą dla pań wychowawczyń i zawsze też dbała i pilnowała nasze dzieci. Dziękujemy. Teraz bardzo prosimy wszystkie panie kuchareczki. Prosimy panie kucharki. Zwykle zapracowane. Idą. Bez nich byłoby cieniutko. Dziękujemy bardzo szefowej kuchni i panią kucharkom, które zawsze naprawdę sporządzały bardzo pyszne posiłki. Dzieci były naprawdę zawsze zadowolone, przychodziły do domu i opowiadały, jak to panie bardzo dobre jedzenie gotują. Dziękujemy. No my jako taka nieliczna grupa
Rady Rodziców też byśmy chcieli serdecznie podziękować dla całego grona nauczycieli i całej obsługi, która obsługuje te przedszkole. Bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Do nas. Dzieciaczki, proszę, chodźcie tutaj. Proszę pomóc, rady rodziców. Pani Stała, proszę pomóc. Pani Joli, proszę pomóc. Pani Joli, Pani Joli. Wszystkich pani. Dla kogo? Dla kogo to mam dać? Za chwilę otrzymacie dyplomy ukończenia przedszkola ufundowane przez Radę Rodziców i przez Urząd Gminy. Kończąc tą naszą uroczystość, chciałam Wam życzyć samych szóstek w szkole. Pani dyrektor składa Wam życzenia, wypada posłuchać. Posłuchajcie dzieci, jeszcze chwileczkę, wszystkie dzieci patrzą na mnie. Tu, tak. Życzę Wam pięknych, słonecznych i pełnych wrażeń wakacji, a gdy przekroczycie próg szkoły, samych szóstek, a rodzicom zadowolenia i satysfakcji z własnych dzieci. Dziękuję bardzo. Część oficjalna uważam za zakończoną. A teraz część w zasadzie dla dzieci najważniejsza. Wręczenie dyplomów ukończenia przedszkola. Przeczytam może jedną dedykację, która jest umieszczona we wszystkich książkach. Posłuchajcie, dzieciaczki. Szczęśliwej drogi, mały przyjacielu, chroń tę książkę, niech przypomina Ci wesołe dni spędzone w przedszkolu. Powodzenia. Proszę Emilkę Danilecką. Proszę Emilkę. Emilka tu jest, z tej strony, musi Pani tu przymądrzeć. Od razu? Magdę Kicułę. Tak, od razu, czekaj, od razu. Nie, to od razu. Mogą mi do rodziców i oddać. Idźcie do rodziców. Bo nie pani powiesz, bo chodzi. Nie tam do pani. Nic nie macie. Patrycję Bździu. Chodź do mnie, chodź. Chodź tu do mnie jeszcze. Proszę. Trzymaj jeszcze to. A tutaj trzymaj. Czy Magdusia, daj mi jeszcze buzi. Wiktora Książek. Daj mi buzi do mamy. Wiktor, proszę. Madziu, idź do mamy. No, powodzenia, Wiktor. Trzymaj, dyplom. Marcina Piskunowicza. Marcin. Mateusza Zielińskiego. Proszę, Marcinek. Proszę, Mateusze. Tomka Płatka. Proszę i gratuluję. Dobrze? A, Tomka Migawy. Proszę. Dobrze. Gratuluję. Dziadka. Pomóż mamusi, tak, podaj. Piotrusia Miklera. Miklera. Kamila Kuchty. Chodź do mnie jeszcze, powodzenia. Piotra Lisiowskiego. Kamila Roszkowskiego. Chodź. Piotruś, chodź. Proszę bardzo.
Nie płacz. Łukasza Krawczyka. Jakuba Kozań. Tutaj jeszcze chodź do mnie, chodź. Pani Gajka, jeszcze poczekaj, nie chodź tutaj. Anto, to trzymaj go. Chodź do mnie. Dobrze. Chodź to, żeby to nie wypadło. Macieja Jaworskiego. Mirka Eckert. Marka Dedo. Dawida Gazdy. Chodź tu jeszcze, chodź. Jeszcze do pani Dorosza. Pawła Skały. Chodź tu jeszcze. Paweł bokiem trochę. Paulinie Jura. Chodź jeszcze tutaj do mnie, Paulina, chodź. Dagmary Duś. No dawaj, szukamy. Czy wszystkie dzieci otrzymały dyplomy? Teraz prosimy dzieci o oddanie prezentów pod opiekę dla rodziców, a was zapraszamy na słodki poczęstunek. Rodziców również prosimy do stolika. Proszę. Jeszcze ciepło. Proszę. A na mnie? Tak.
kochani. Zobaczcie. Mężczyzn biegiem na górę, leci z góry na dół. Ja zawsze się wcześniej, żeby sobie nie przygoił. Żeby złapać coś, która spóźniła. Ona mi się przeszła. Ona miała do tego. Kiełbasy leci. Masia, nie masz kiełbaski? Jest. Mama, tu Marysiu. Mama! Pan ta strona za bardzo dmucha. Ale? No i kilka chyba. Dasz dla moje, już do mamy. Dał chłapa jak. Mało gimnastyki! Gula trzeba! No to jest, no teraz nie! I pięknie! Kończenia mi po 19! Stoimy, nie siadamy, nie siadamy, nie siadamy!